W tej lekcji rozwiążemy cztery zadania egzaminacyjne o ciągu geometrycznym. W rosnącym ciągu geometrycznym a n, określonym dla n większego bądź równego jednemu, spełniony jest warunek. a4 równa się 3a1. Iloraz tego ciągu jest równy i mamy wskazać jedną z czterech odpowiedzi, najlepiej poprawną. Spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. Wiemy, że ten ciąg jest geometryczny. Z treści zadania wiemy też, że 3a1 równa się a4. Naszym zadaniem jest obliczenie q. Jak inaczej możemy zapisać zależność między czwartym a pierwszym wyrazem, wykorzystując przy tym iloraz q? Czwarty wyraz ciągu geometrycznego otrzymamy mnożąc wyraz pierwszy przez iloraz, czyli q podniesiony do potęgi trzeciej. Wstawiając w miejsce a4 iloczyn a1 razy q do potęgi trzeciej, otrzymujemy 3a1 równa się a1 razy q do potęgi trzeciej. Dzieląc obie strony równania przez a1 otrzymujemy, że 3 równa się q do potęgi trzeciej. Jaką liczbę należy podnieść do potęgi trzeciej, aby otrzymać 3? Pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Tyle wynosi iloraz tego ciągu geometrycznego. Zatem poprawna odpowiedź to C.